Odyn! Witajcie wszyscy w Lisiej Norze. W kolejny wtorek. Co oznacza, że udało nam się przetrwać poniedziałek. Niesamowite. W zeszłym tygodniu zacząłem grać w Wolcen. Lords of Mayhem. I powiem wam szczerze, nie udało mi się nawet skończyć tego pierwszego aktu, który został nam zapodany przez twórców gry. Więc wydaje mi się, że może uda nam się zrobić to dzisiaj. Na co liczę w zasadzie. Więc nawet moim sorcererem dalej, bo wziąłem ostatnio, poszedłem w magię. Spróbujemy coś tu dalej pociągnąć. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak na taki ułamek kontentu, który został nam tutaj zapodany, tak naprawdę jest tego w kurwę. Było ciekawie, wątek fabularny jest ciekawy. Okazuje się, że jestem, jak widać na załączonym obrazku, jak się widzi tych ludzików tutaj, to widać ewidentnie, że jakby się z Warhammera żywcem urwali. Więc są to tacy inkwizytorzy, niby takie imperium, które to stara się walczyć z magią, z demonami generalnie, z wszelkimi wypaczeniami. No i byłem jednym z ulubieńców tego kolesia, tego wielkiego tam z tyłu, który to tym imperium, temu imperium przewodzi. Ale niestety popadłem w niełaskę, jako że objawiły się u mnie zdolności magiczne. Było ciekawe swoją drogą. Zobaczymy, jak to się teraz wszystko potoczy. Cześć i na razie, Kryop. Powodzenia tam, obyś się szybciutko odrobił i wrócił do domu. Niestety, ekran ładowania to jest coś, z czym, nad czym muszę popracować. Jednak wejście do tej gry zajmuje chwilę, ale to nic. Jest do przeżycia. A więc jestem w mieście, teksturki się ładują. Widać, że warstwa po warstwie się ładują. Kilka jest zrobiona na CryEngine. I ja generalnie rzecz biorąc CryEngine lubię. Chociaż ma on pewne... problemy, to jednak wciąż jednak... może nie tyle wolę go od Unreala, co sobie cenię. Jakiż to nabytek masz, Kryop? Powiedz ty mi. Ładną kostkę brukową zrobili? Kurde. Ale Unreal też wygląda bardzo dobrze, bo jak teraz gram w Hell Let Loose ostatnio, to tam też piękne te refleksy i tak dalej. A fotel sobie kupiłeś? O, no to pogratulować. Mam nadzieję, że wygodny, fajny i że na następnym podcaście będziemy tam... obadamy to. Obadamy. Okej, okay, jako że popadłem w niełaskę, pora udać się do włodarza tego miasta i poprosić go o pomoc, albo raczej zasugerować, żeby mi pomógł. Taki był plan. Come on. A właśnie, to mogę jeszcze szybciej się przepierdolić do niego. But I'm sure by now you've heard that they've been crushed by Republican purifiers. Republika, nie Imperium, tylko Republika, właśnie. Yes. The hour is bleak, champion. Na zdrowie. So, what brings you to the palace? I'm looking for someone fleeing with the remaining brothers. I ask of you for your scouts' help. I have ways to locate their position and track them. But I don't really see why I should speak. Nothing comes from labor. I pray that you find the answer. Nieważne, muszę iść do ścieżki, na ścieżkę szmuglerów. Czyli generalnie już teraz działamy poza prawem, poza protektoratem. Zresztą nic nowego. Trzeba będzie jakoś się przebić przez to gunwo. Damy radę. Co ja tu mam w ogóle? A właśnie, kurna. Skoro jestem w mieście, to można by było sprzedać cały ten szajt. Zaczniemy od... No właśnie, od czego?
JPEGA wrzuciłeś, aż zerknę. Zerknę, tylko trochę audio z gry się wyłączy, ale... no ładny fotel. Bardzo fajny. Podoba mi się. Wygodne. Wiem, że te gamingowe właśnie są takie wygodne, bo to... praktycznie kubełkowy fotel z auta, nie? Tylko... No właśnie, tak myślałem. Ja preferuję takie... też w sumie wygodne, bo to ja, tylko że to są biurowe, takie bardziej a la prezesowskie, skórzane i tak dalej. Może nie są, nie jest to ta sama klasa co te gamingowe, bo są jednak trochę tańsze, ale jednak mimo wszystko też bardzo, bardzo wygodne, taki a la pan prezes w skórzanych, znaczy w obite ekoskórą. Nie narzekam póki co, a ja i tak w ogóle, to jak ja siedzę, ja w ogóle siedzę po turecku na tym fotelu w tej chwili, ja w ogóle w różnych dziwnych pozycjach siedzę, to jest w ogóle inna bajka. Ale nieważne, nieważne. O, takie rzeczy lubię. Dajcie mi to. Tego wymieniamy, epoleta. No nie, dajesz. Za ile go kupiłeś? Pewnie jakaś mega promocja była. Ja. ...430. To bardzo dobra cena. Zajebista cena w sumie. Dobra promocja. To jest ciekawy spell. Pierwsze buffy się, widzę, pojawiły w gierce. Teraz nie wiem, co sobie wymienić, bo w sumie używam większości tych speli. Ale spróbujemy sobie podmienić za... to. I to jest healing. No, do później, Kryo, trzymaj się. Sobie to ulepszymy od razu. Póki dam radę. I będziemy tego używać, tak mi się coś wydaje. Increase duration, grants bonus to all resistance. Zróbmy tak. Okej, teraz jestem gotowy. Jestem gotowy, żeby kontynuować te przygody. Just my luck. Just your luck. They're getting angrier. The smuggler's path must be over here. Things are getting out of control. Shut your mouth! Losing control. Sphere overflowing. I wouldn't go in there if I were you. Good thing you're not me. No dobra. The descent begins. Widzę, że tutaj ludzie się trochę burzą w tym mieście. Sam raz ten buff, blessing nadaje się, żeby właśnie na chwilę coś przyjebać, jak się jest w ogniu. To się na pewno przyda na walce z bossami, chociaż na pewno nie wyleczy mnie i nie wierzę, że mnie wyleczy, tak że jak tutaj dał rady się utrzymać w jakimś większym ogniu przez zbyt długo, ale zobaczymy jak długo. Wiecie, na takie rzeczy działa idealnie. Co moja dezintegracja, czy anihilacja raczej, tutaj działa wręcz idealnie, po prostu pierdut. Cała ta drobnica odparowuje. Pom, pom, pom. O! Niestety, widzę, że wciąż się zacina trochę ta anihilacja. Ale dlaczego ja?
mogę. Ha. Właśnie. Zapomniałem, że sobie poustawiałem makra na myszce. Tak więc nie jedynką, a guzikiem na myszy mam aktywację teraz, nowy i tak dalej. Czyli to jest nowa, to jest sopel. No, tak miało być. Zobaczmy. Wisdom. Trzeba trochę ferocity podciągnąć, bo jednak to się przyda. Obrażenia, szybsza regeneracja zdrowia i tak dalej. Shield regeneration delay. No właśnie, ale tu są ważniejsze rzeczy. Chyba. Chociaż nie, bo ja już tutaj poszedłem w Warlocka teraz. Rocket, hej, witaj. Tak, prawie jak Diablo, tylko lepsze niż Diablo. Tak, nie? Tak? Się wydaje. Chociaż z drugiej strony podobieństwa są oczywiście niezaprzeczalne, ale... Czy to są elity pająki? Nie, to nie pająki są tutaj elitą. Gdybym nie miał... A, fuck. Wiesz co? Postawiłem sobie keybindy na myszce i to był chyba błąd. Nie, to ta elita jest OP. Okej. Aha, Rocket jest u ciebie zalogowany. No tak, to ma sens. To pamiętam, że ostatnio się właśnie logował. Pisał z twojego konta najpierw, a potem się przelogował i zalogował się jako on. No nic. A też miał być. Miał tu być. I co? I nie przyszedł. Ja mu to zapamiętam. Ajajaj. Osłonić. Ciekawe, jak daleko będę musiał iść. Nie jest. Wow. Ale combo. Słyszę tutaj zwierzyny więcej. No, teraz lepiej. Kurwa. Byś se chłopie trafił. Są pewne błędy jeszcze w tej gierce. Na przykład właśnie błędem jest to, że się czasami dezintegracja zacina. Z jakiegoś powodu. Dezintegracja. Boże, mi się ciągle z Diablo mówi. To nie jest dezintegracja, tylko anihilacja. O, zacięła się teraz. Bez trzymanki. To by mogli naprawić w sumie. A czasami działa normalnie. Bez sensu. Bez sensu. Chyba, że to się dzieje wtedy, jak wyjadę myszką poza ekran. Smutne. Trzeba zreportować jako buga. Zaraportować. Hej, znalazłem wyjście indziej. Nie trwało to tak długo, jak myślałem, że będzie trwać. Przy wielkości lokacji tutaj... Naprawdę poszło lepiej niż wszystko wydarzy.
Ktoś coś jeszcze? Halo, aha, nie mam willpower. Siła woli. Och. No to na zdrowie. Soul magic. Jestem tu. Urham Necropolis, czyli generalnie to wszystko udało mi się zrobić podczas ostatniego streama. Teraz mi została cała taka długa, kurde, ścieżka. O, widzisz. Widzisz, czasami się zdarzają dobre pomysły. Czasami mi się zdarzają, ojcze, dobre pomysły jeszcze. Nic ciekawego. Ametyst. Shit. W sumie nie wiem, co z tymi gemami robić. W Diablo przynajmniej dało się jakoś miksować. Tutaj niby jest jakiś gemolog. Ale no... On też sprzedaje jakieś nadkruszone te kamienie. Na nic lepszego na razie się nie zanosi. Generalnie chujnia z grzybnią. Sobie na za wiele nie mogę pozwolić. Jakieś gacie dla bruzera. No nie ma nic. Chyba, że może potiony jakieś lepsze. A skąd? Panie, na co to komu? Spróbujemy sobie ulepszyć tego... ten bulwark. Nie, tego nie chcę. O! To może wejdzie. To może wejdzie. Wait. Pyk. O, coś ścięło. The Necropolis. No turning back now. Coś mi się tutaj nie pokazuje tak jak powinno. To moje błogosławieństwo na podłodze. Czyli na przykład idę. Jakieś elitki. Teraz się pokazuje. Ej, wracaj tu. Ale menda. Czy państwo to powinno? Suci, sin. Cały czas, kurde, tworzą tych zombie, trzeba się pozbyć tego sukcesu, no. Wow. No, przecież... padnij. No to było intensywne. Ale to dobrze, ja takie lubię rzeczy. I mamy nowy spell. I jeżeli dobrze widzę, co to jest, to będzie mi potrzebne. Czyli tu mam to, a tu bym zamiast piorunów mógł właśnie wziąć tego, ten skok eterowy, czy jak on się nazywa. Ale halo, wybierz to. Halo, mietku? Dobrze. Teraz... O, właśnie. To się przyda. To będzie dobre do ucieczek, poza... ale strasznie długi cooldown, trzeba będzie go zredukować trochę.
This is the tail end of the unholy procession that went through here. The cult of the sleeper has much. Pracujemy i nad tym. Ale kurwa, nie po to sobie. To jest lepsze, jak sobie odpalam jakiś buff i potem się z niego wytaczam albo wyteleportuję. No dobra. Muszę się trochę lepiej nauczyć ogarniać ten teleport. Jezu. Bardzo agresywnie tutaj. Nie opierdalają się ze mną. Te buty są dla mnie rogue, bruiser. A jebcie się wszyscy. Te katakumby takie nawet całkiem przyjemne jako lokacja, bardzo ładnie zrobione. Oczywiście tekstury w Olsen zawsze stoją na jakimś znaczy takim przyzwoitym, wysokim poziomie. Ale tutaj to są widać ewidentnie, że to jest lokacja, na którą pracowali. Albo inaczej, te tekstury tutaj to są rzeczy, które już były jeszcze zanim udostępnili ten pierwszy akt. To były na samym początku, jak Wolcen było w takiej fazie. Bo oni, to nie jest pierwszy raz, kiedy oni ten pierwszy akt nam dają, ale to jest zupełnie inny pierwszy akt niż widziałem go ostatnio. Ponieważ ostatnio było więcej trawy, były jakieś takie łąki, ogólnie zupełnie inaczej to wyglądało, ale te lochy tutaj z tymi kurde szkieletami i łańcuchami już widziałem wcześniej. Co robi Rocket jest dla mnie zagadką. Sam chciałbym wiedzieć, co robi. Miał tu być. Nie przyszedł. Tak to właśnie można na brata liczyć. Nie wiem, opierdalał się przez cały dzień. Może, a nie wiem, czy na nockę? Nie, na nockę nie mógł, bo z nocki wrócił, więc... Raczej go do roboty znowu nie wysłali. Chociaż z tą koleją to chuj wie, mogli go wysłać już niedobrze. To bym kieliszki rozbijał. O, skrzyneczka. Sikiera motyka. Ale ja, dla mnie oczywiście nic. O matko. To już coś lepszego. Tak lepiej. Pani zwierzchni, rozumiem. Ja wiem. Coś mówił, że ta jego pani naczelnik jest taka trochę... Trochę wybitna. O kurwa. No i było fikać. Podoba mi się, jaką destrukcję tu potrafi ten mag robić. Oczywiście każda klasa potrafi. Ale u maga jest to chyba najbardziej takie widowiskowe. Cieszę się, typie, że się rozumiemy.
I kurwa, teraz mi nagle zaczęły dwuręczne bronie lecieć, bo to jest normalne. Kurwa, nie to. A ty kurwa, kim jesteś? Czy on zniknął? Pak, 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 pak. Kurwa, nie dał mi... Użyj tej cholernej... Aha, nie użyję, bo nie mam... Willpower. Tam jest jeszcze jedna elita. Zgadza się, wiem czym to się kończy. Nie ma co, nie ma sensu. Lepiej zostawić sprawy własnemu biegowi. A wiesz co by jeszcze było najlepiej? Jakby on stamtąd w ogóle wypierdolił. I zostawił tą śmieszną firemkę w pizdu. Ale to już jest temat na inną dyskusję. Ile tych pająków? No kurwa, jeszcze coś. Człowiek to sobie chce punkty rozdać w spokoju. Dobra, teraz bierzemy ten ostatni talent tutaj. Plus 100% spell criticals hit chance score with willpower above 75%. No. Może być mały problem, ale tutaj widzę, że spell cost reduction i że regeneracja tej siły woli i parę innych rzeczy tutaj widzę do góry, więc może to chyba jest taki na taki pierwszy atak, na tą pierwszą falę, że tutaj faktycznie kryta plus 100% ma. O. Śmiało strzelaj, oby fortuna była po twojej stronie. Byle celnie, tak jest. O kurwa, z tymi gemami waszymi i wszystkim innym. Szkoda gadać. Gówno. Wait. Heavy. Tu czemu tego trzeciego nie mam? Się dowiemy. O! Można było ringa zgarnąć lepszego. O! No, widzę, że w końcu coś tu zaczęło ruszać w tej materii. Ale butów dalej, jak chodzę w kozakach jakichś tak... O! Szwedzkie drzewko wprowadziło medy. Jezu! To się tam nie opierdalają w tym wargaming, widzę. Znaczy, tu jak najbardziej same dobre wiadomości w takim razie. O, i to mi się podoba. 27. Jakby dorzucić mu... Shadow... Rage nie... Nie Rage, absolutnie nie. Elemental Damage. Elemental byłby dobry. Spell Crit. Casting Speed. Willpower Regeneration. Tak, bardzo tak. Jedziemy. Apotion. Do tego. Ej, ale w ogóle to nie, to tu nie może, nie musi być wcale. Yep. $37,000. No dobra, no to teraz można podjebać trochę tutaj.
No to trzymam kciuki, żebyś go wbił, zanim dostanie nerfa. I żebyś jeszcze zdołał nim trochę pojeździć, zanim dostanie nerfa. Będzie dobrze. Musi być. Te moje, kurwa, skoki astralne można też, żeby było spływać, podkoksać trochę. Po pierwsze, increase teleport range. What? Okej, okay, to ciekawy talent, ale nie potrzebuję go na razie. To by można było i to by można było. No dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Gotów na wpierdol! O-o. Ty, on przeżył. To ciekawe. Tam jakieś elity stoją, widzę. A może nawet jeśli nie elity, to coś brzydkiego. Wyglądają jak te twarze łapy z obcego trochę. Sulfur smell. Soul spore. There's a fully fledged demon down there. Fully fledged demon. A demon. Just for me. I should never have come here. Alone. What was I thinking? Moja postać jest spietrana, bo idzie sama bić się z demonem. No, fakt, z demonami różnie bywa. W tej grze są bardzo potężne. Każda tego typu walka to nie będzie na pewno jakiś spacerek przez las. Ja pierdolę. Żeby tak coś dla mojej klasy czasem leciało. Dochodzimy do sedna. Zobaczymy, ile razy tutaj umrę. Oh, they warded the way down, bastards. Only torment and oblivion await down there. Torment and oblivion. Trzeba będzie rozwalić sobie piedestały z tego, co tutaj widzę, żeby otworzyć się. Tak. Ja jestem tu i... O, co ty za górę tu pierdolisz? Pierwszy orb. Free yourself from the guilt. You owe them nothing. No, to będzie ciekawe, co tu się dzieje. Jak na razie 2 z 4 zdjęte, ale tu widzę, się odradzają wrogowie, tak w miarę na bieżąco. Blow the problem. A tu coś jest. No, okej. Okay. Umknęła mojej uwadze ta skrzyneczka. Kurde. Motherfucker. Ej, no. Ej,
dużo energii widzę jest potrzebna, żeby użyć tego teleportu. Jest ciekawe swoją drogą, bo... Teoretycznie teleport powinien być, żeby uciec właśnie z takich sytuacji podbramkowych. A co jeżeli mam manę na wyczerpaniu? Bez sensu. Lapis lazuli. The protective dome is ruptured, and the dark whispers have stopped. To może nie być dobra wiadomość, ziomeczku. Aha, okej. Ja to jestem kurwa udany. Odpalam sobie buff, po czym się z niego teleportuję albo wyczołguję. Ludzie. Way down is clear. Aha, way down, czyli to. To do bossa jeszcze daleko. Na razie schodzimy na dół. Okej. I jeszcze daleko. Bardzo daleko. Ciekawe to. Czy wypadło cokolwiek na mojej postaci w końcu? Oczywiście, że nie. Buty? Nie, no po chuj. Tych kamieni już też nie potrzebuję naprawdę. Tu nic, tu w zasadzie nic. Jest lepsza, ale z drugiej strony tu sobie może być lepsza, ale ja w sumie wsadzę gem do tej tutaj. To już będzie lepsza, nie? Więc to też nie jest reguła. Jakieś krzyki, to już znam chyba. Ja nie znałem tego. To nie jest pod moją klasę, mimo wszystko to. O! Właśnie, zapomniałem o tym w ogóle. Zapomniałem też o fireballach i paru innych rzeczach. Na razie zostawimy to. Ale... Tu by można było... Intergalactic Chasm and Circle Around the Cursor. Nie potrzebuję tego, ale... Base Frost Damage to Shadow Damage. Increased damage. Więc można by było zrobić freeze duration, wydupcyć cooldown, wyjebać i wrzucić shadow. O, to niezłe. Że tak w shadow w sumie. Nie wiem, czy to dobry pomysł i czy dobrze robię, ale mamy też tą. Te kurwa lody. Frozen Falls Shattered, ok. Tu jest jeden taki bardzo... ciekawy... Nie pamiętam, który to był, ale... Pierces Enemies... Chwilowo tego nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. Bulwark można wziąć wydłużony czas. Dobra, porobione. Idziemy dalej. Artyleria. No i porobione. W tych wąskich korytarzach te tutaj
Lodowe sople to będą idealne po prostu. Ale oni fajnie umierają. Bardzo lubię, jak jest tak bardzo wielu słabych przeciwników. Fajnie to wybucha. Ciastku, witaj i dziękuję ci za hosta. To się chwali, to się docenia. Oczywiście, że się oficjalnie nie ma, rozumiem. Cichosza. Hashtag zaorane. Okej. Okay. Deeper into the necropolis. A dają tam co dobrego chociaż. Dają absolutnie kurwa przedmioty nie dla mnie. Coś tu się nigdy nie zmienia. O, elitki, elitki. No tak, elitki, co? Nawet z tych elit mi nie z niej wypadło, no to jest normalne. Ja pitole. No przysięgam. Jakby tak coś dla mnie. O, no dobra. Lepsza czopka. Ale ona jest tak średnio lepsza w sumie. Podoba mi się czasami, jak elementy otoczenia się rozwalają, jak tak na przykład kolumny się burzą albo coś w tym stylu. Jakaś, nie wiem, piramidka, kurde, skrzynek się rozpierdala. Fajnie tutaj zrobione i fizyka całkiem dobrze działa też. Ten pająk pochujał. Cóż, nawet mi się nie chce iść po te graty. I tak wiem, że nic nie poleci dla mnie. O, tarcza. Ostatni token na tą grę, więc dobrze było już nie umierać. Jaki wpierdol dostał. I to mi się podoba. Te buty nie są lepsze. Prawdę mówiąc, nic tu nie jest lepsze, ale mogę sobie dobre te dać. Okej. 20% więcej tarczy. A jakby iść w tą stronę, co mi tutaj daje? Life Leash. Aha, okej. Okay. Damage over time deal to your force shield before your health. To ma sens też i to jest fajne. Coś jeszcze w tym Warlocku jest ciekawego. W sumie i co? Rozbuduję sobie tego Warlocka. No, w zasadzie z tego co widzę można by tutaj było full iść w to drzewko. Ale tak sobie myślałem, że później można było pociągnąć odrobinę tego Sentinela i skoczyć do Kabalista. Tylko że Kabalist jest tak jakby zaprzeczeniem Warlocka, jest czymś zupełnie... Ale tu mam jeszcze dużo kuleczek do uaktywnienia. A więc można było iść w
tutaj za chwilę. Tu się odpalę. O nie, dobra, dobra, dobra. Jeszcze dużo leveli w Wiśle musi upłynąć. Nic, absolutnie nic. Gdzie był Gondor? Kiedy dostawałem pierdol? Aha, czyli muszę mieć kursor, że tak powiem na... Okej, to chyba zacząłem wiedzieć, dlaczego mi nie działa ten teleport. Jak za daleko trzymam kursor od siebie, to on naturalnie nie skoczy tak daleko. A jak mam kursor ostatecznie blisko, to skaczę. Okej. Mogę z tym żyć. No i to było piękne. To było piękne. Tu będzie skrzynka. A chuja. Jakieś brzydkie zwłoki. Pam pam pam. Kolumny. Piu, piu. Niektóre się da zburzyć, niektóre się nie da zburzyć. Też ciekawe. Fajnie było być w kwestii many, tak, znaczy willpower samowystarczalny. Myślę, że prędko czegoś takiego nie osiągnę, ale jak dalej będę ładował w te talenty wszystkie, to może się uda. Aha. Umarliście. Ktoś tam oberwał, właśnie. Przeżył. Slayer's Fury. O. Nie jest też czar dla mnie, ale na taką nie będę bynajmniej. I następny teleport. Gdzie już jesteśmy? Waypoint 3. No jeszcze kawałek. Ale tu już wietrze, że będzie bolało. This chasm. Unless I free those bones, that might do it. Okay, widzę, że muszę wam na chwilę zniknąć tutaj, żeby wpuścić piękną panią. Ale już się pojawiam za chwilę z powrotem. Okay. Na początku powiedziała, że trzeba uwolnić kości. Ciekawe. O, elitki. No, wydalają się jeszcze w dodatku. O kurwa. Jak w Dark Souls. Nie miałem już tokenów przeżywajkowych. Aha.
Czyli restartowanie etapu skutkuje odrodzeniem się wrogów. No nie jest to złe na swój sposób, bo... Bo exp. Generalnie rzecz biorąc szanuję. Już mam pełne. A byłem w mieście, cholera. Trzeba było przemyśleć ten temat. Coś lepszego? No nie, nie było. To już widzę, jakieś płytowe pancerze zaczynają lecieć dla Heavy. No, jak na złość, nic dla mnie. Kurwa, topory, miecze. Serio. Tu jakieś gadki lepsze, chociaż tyle, ale wciąż. Wygląda to... Co najmniej źle. 24, maksimum health. Maksimum health. 24. Takie nawet. Ale. To nie jest ważne. To jest ważne. Czy pan ma dla mnie jakieś nowe spele? Nichuja. Ale. Ulepszymy sobie sopla na 15 poziom. Ulepszymy sobie dezintegrację, czy jak to się tam nazywa, i ulepszymy sobie te skoki. Teraz zobaczmy. Tu będę mógł sobie wziąć te lepsze. First base, ether damage to toxic damage. Okej. Tylko, że ja potrzebuję wszystkich tych rzeczy. Chciałbym zrezygnować z dwóch, żeby móc to włączyć. Nie ma chuja. To zostaje tak, jak jest. Natomiast co do... Arctic Spear... Ponownie... Musiałbym... Poczekać... Na jeszcze jeden poziom. A tak. To lepsze. To je dobre. To się przyda. Będziemy im obrażenia sadzić. Chyba, że... Leave the decoy. Swap position. Leave the decoy. To może być dobre. Ale to mi już zaczyna bardzo zajeżdżać czarodziejkom z Diablo 3. Tak, bardzo, bardzo, bardzo. Dobra. Zobacz, na co jest uwalniane kości i o co mojej postaci się rozchodzi. Lol. Teraz nagle zacząłem jakieś rzeczy leczyć. Oczywiście, że nie dla mnie, no ale... Hej, kim jestem, żeby oceniać? O kurwa. No lubią mnie tu. Bohaterów prądem. Poszło trochę lepiej. A tędy nie przejdę. Pora się wrócić. Kolejne elitki. Teleport.
Naprawdę. Ci wrogowie zresztą mi działać na nerwy, ci te martyry tutaj. Męczennicy cholerni. Co za przemoc, agresja, moje niewinne oczy i dzieci sąsiadów, ojejku. Wiesz co? Weź nawet nie mów, nie pisz takich rzeczy, bo zaraz mi tu Trump wpadnie na chatę i będzie chciał mnie zbanować. Donald wie lepiej, pamiętaj. Gry wywołują agresję. A co do dzieci sąsiadów, to chyba się nie przejmujesz za bardzo, co nie? Z tymi dzieciami sąsiadów to wiesz jak jest, a dla mnie to... Może to strzeznąć. Dziećmi, tak, dziećmi, gramar nacji, dziećmi, dzieciami, no, dobra. Epaksy! Pierwszy epik w tej grze. Nie może być. Który link się nadaje do wymiany? Ten tutaj. Przepaństwo. Toxic Resistance. Poison Chance. Aha, attack speed, toxic added to attacks. No dobra. O. Chipsy przyszły. Weź pan, idź pan stąd. Tormentor się znalazł. Chyba ten ostatni trochę felerny. Już miałem znowu krzyczeć, że nic dla mnie nie wypada, aż zaczęły epiki lecieć. Nie no, tak można żyć. Wapisz na piekarniku. The air is freezing. I must be getting close. O-o. But to what? Demon na horyzoncie prawdopodobnie. Trochę zbugowany jest ten konkretny level, bo tutaj już nie lecą mi z rozwalanych skrzynek i gruzu, nie wypadają mi żadne pieniądze. Powinny. Okej. Szanuję to. Zbierać tego nie chcę za bardzo. Chodźcie. Ej, dobra. Ziomek. Aha, bo tu jest jakiś elitarny gnojek. Znowu jestem na ostatnim tokenie. Także interesujące, jeżeli teraz walka z bossem wypadnie, będzie śmiesznie. Z tym tormentorem będzie problem. Albo i nie. Lekko. Trzeba wziąć więcej w Ferocity. Teraz już to widzę. A co do Globek? No właśnie, czy w defa iść dalej, czy może... Idziemy w to. Weźmiemy sobie te główne talenty najpierw wszystkie. A wtedy zaczniemy, uzupełniać dziury. I białych itemków nie potrzebuję, ale... Zbliżamy się. Czy ja sprzedałem... Kurwa, coś tu mogło być dla mnie? Nie. Absolutnie nie. 18,92.
słabo. O! To są lepsze buty. To jest też dla Sorcerera. No. Oczywiście żadnej ciekawej głowy ani sabatony. No ta. Płytówki, kurde, jakieś hełmy z. Hełmy ze skrzydłami, miałem powiedzieć. Co mi się tu sprzedało? A, ornament. Też tego nie potrzebuję. Absolutny brak lepszej broni. Tak. Pieprzyć to. Spele jakieś chociaż? Nie. Chyba osiągnęliśmy, jeśli chodzi o różnorodność speli, maksimum w dostępnym kontencie. Przynajmniej w tej chwili. Teraz się zastanawiam, czy brać dalej w na przykład to. To jest generalnie moja główna broń, so to speak. Więc w tą anihilację można było brać, co się tylko da. Turn speed while casting is increased. Co? Okej. Nie rozumiem, ale akceptuję. Slayer's Fury. Dobra, zobaczmy, co teraz się stanie. Aha, że... Dobra, rozumiem, że wiązka szybciej napierdala. No to dobry klimat. No tak, oczywiście Tormentor chwycił od razu, ale Martyr musiał przeżyć. Ale oni są denerwujący. Ale się nie mieści. Serio, o ile jeszcze tych tormentorów jestem w stanie jakoś przeżyć? Tak te siejące dzidami na prawo i lewo skurwysyny przyprawiają mnie o skurcz. Gothic pistol. What? Ty, ale faktycznie fajny. Szkoda, że nie da się tutaj pomiędzy swoimi własnymi postaciami na single player przetransportowywać tych przedmiotów. Bo paradoksalnie tutaj, jeżeli chodzi o to, jak itemki dropią, to jest jakaś tragedia, kurwa. I jak na moim magu dropią mi miecze, pistolety, topory dwuręczne, tak na moim rangerze, gdzie biegam z dwoma pistoletami, lecą mi właśnie stafy i inne ciekawe rzeczy dla magów. Bo jebać logikę. Chyba twórcy gry tak specjalnie zrobili nam tyczka w nos, że tak się dzieje, albo po prostu ja mam pecha. Błędy zostały popełnione generalnie. Ale nie ma takiego błędu, którego anihilacja nie naprawi. Dobra. Zbliżamy do
ostatecznie rozgryweczki, chociaż pewnie jeszcze nie, jak znam tą grę, to jeszcze na pewno będą ze dwa levele, zanim ten demon mi tutaj wypadnie. Martyr! Trafiłem, że one wysysają, kurza twarz. Życie. Ale. Zastanawiam, czemu się jeszcze nie odblokował trzeci slot. Nie wiem, na którym poziomie. Mam już 15. Myślałem, że się odblokuje trzeci slot na potion. Ciekawa jest też powolność tego progresu tutaj. Widzicie, mam 15 poziom, jak na te prawie 6-7 godzin gry. Chociaż może to jest... Ale to też nie jest złe na pewno, bo pamiętam, że w Diablo, na przykład właśnie w Diablo 3, levele od 1 do 60 idą bardzo szybko i potem się expi te poziomy tego prestiżu, których tam można mieć około 5000. I więcej. Nie wiem, ciekawe ile teraz mają właśnie te największe koksy. Nawet nie sprawdzałem ostatnio. Ale... Necropolis is freezing. Tutaj widzę, że ten progres idzie nieco wolniej. Ale to chyba dobra rzecz. Wiedziałem, że będzie jeszcze jeden poziom. The devourer shall feast on their soul. Okay. Come now. Let us greet the interloper. Co do kurwy? I nie... Waypoint zablokowany. Będzie mnie boss napierdala. I welcome you, hero. You have come a long way to find death. And death you have found. You are but a pawn. Who do you serve? I suppose letting you grasp at hints of truth before taking your life is the least I could do. We do not get many guests around here. The dents can be dull sometimes. Anyway, my master, you ask? His envoy, Yudai, led us here. Yudai. What for? What's behind that gate? Quite the thing, isn't it? The structure behind this gate is as old as the world itself. Okay. Widzisz, mnie zabawia rozmową. The primordials. Primordials. It's a shame that you will never get to see it. Not while you're alive, that is. Okay. Tak ci się wydaje, gnoju? The sleeper is merciful. You will serve. Coś za szybko umiera. Mi się wydaje, że zaraz wejdzie w drugą fazę. This isn't even my final form. Come forth, devourer. O kurwa, wiedziałem. Ja nie mam właśnie tego. Ej, widzicie to? To jest autentyczna zrzynka Butchera z Diablo 4. 3, kurwa, 4, chciałbym. Autentyczna zrzynka, kurde, Butchera. Nawet te haki. Mirabelka, witaj. Jak tam, co tam? Pracy, po pracy, przed pracą. Czy on ma 14 poziom? W sumie mam 15, to myślę. W Tarnowie na szkolenie. No w sumie poza szkoleniami nie wiem, co innego ciekawego mogło się w Tarnowie wydarzyć. Co to było? Ten demon taki trochę kurwający, że tak powiem.
Czy on mnie zdjął na strzał? Przecież miałem pełne życie, no co jest? O, pieprzyć to. Zastanawiam się, czy warto tu się obijać i wbijać na poziom, czy raczej spuścić. Myślę, że jakieś tam kurde ekstry wpadają niby. Masakra. Ja wiedziałem, że ten nekromancer sam sobie będzie łatwy i teraz... Myślałem, że będzie miał jakąś drugą fazę, a się okazało, że demona przyzywa. O, można i w ten sposób. Zaraz ich tu gnoju w ustawie do pionu. Wy jesteście za wolni. O, okej. Gothic pistol, to się przyda. Znaczy nie mnie, ale... Prawda, no odpierdol się to robić. I więcej mięsa. I nic ciekawego. Lytki się jakieś znalazły. A ja nie mam, kurde, czym ich bić. Fajnie. Ta nie jest darmowa. Nie jestem w stanie nawet powiedzieć, ile teraz kosztuje, ale jest w Early Access, więc raczej kosztuje tanie. I póki co w Early Access takim dosyć głębokim. Ja ją kupiłem za... Nie, ja ją, przepraszam, ja ją dostałem. W prezencie urodzinowym i wtedy jak ją dostawałem, to kosztowała 12 funtów chyba, albo 13. No nie jest tak trochę w chuj, wiesz, to jest taka cena nawet dosyć przystępna. 107, no to poszło do góry, muszę powiedzieć szczerze. Czy jest jak Diablo? Nie do końca, bardziej jak skrzyżowanie z Diablo z Path of Exile, bym powiedział. Ale dużo rzeczy tutaj jest jak w Diablo i muszę powiedzieć, że zerżnęli. Niektóre bossy na przykład, albo niektóre mobki. Ale na przykład podoba mi się tutaj... Widzisz, drzewko skilli, nie? To jest tak, że nie wybierasz sobie klasy postaci, tylko wybierasz sobie... Są tam takie... No, powiedzmy... Wybierasz sobie tylko, czy chcesz, wolisz walczyć w zwarciu, czy... Jakieś takie bardziej łotrzykowe rzeczy. Czy mag. A od tego, jak twoja postać będzie walczyć, to sobie rozwijasz tymi właśnie tutaj drzewkami skill, więc to nie jest też do końca tak jak Diablo, ale podobieństwa są niezaprzeczalne. Natomiast co lubię, to jest fakt, jak ta gra jest dobrze zoptymalizowana i jak wygląda w sumie też te tekstury, że są dosyć dopracowane. Diablo było bardziej takie komiksowe, trochę tak zrobili to taką kreską. Tak pół żartem, pół serio, a tutaj jest... Wygląda to dosyć ładnie, bo to jest zrobione na CryEngine. No ale... Ubijanie demonów, podejście drugie. Chyba wypuść mnie z tego Freeza, żeby mógł cię zabić. Masakra.
A. Wiesz co, co się dzieje? No przedzierałem się przez niekończące się kryobie korytarze nekropolii i w końcu udało mi się dojść do samego końca tego korytarza, gdzie czeka na mnie wielki demon, który wygląda żywcem jak klon rzeźnika z Diablo 3 i Diablo 1. I ten oto demon rzeczony skopał mi dupę. To się stało. No i co się ważniejsze stało, to że mi labelka przyszła. Że niektóre bossy są jak z Diablo i moby, tak. To tu się nie da przekłamać tego, po prostu się nie da. Zaraz jak zobaczycie tego bossa. Drop też tak samo wypada, złoto się podnosi. Ale generalnie w sumie Path of Exile też wygląda podobnie i Secret wygląda podobnie i wszystkie te action RPG wyglądają teraz podobnie. Diablo było pierwsze i zasadniczo teraz wszystko wygląda jak Diablo, bo nikt nie ma żadnego jakiegoś oryginalnego pomysłu na to. Też mnie to denerwuje. Zawsze masz kulkę many, kulkę życia, no tutaj zamiast kulki życia jest kulka życia i paski powiedzmy. Mechaniki są inne, bo faktycznie jak się bije tymi... chociaż z drugiej strony, czy to jest też faktycznie inne? Demon Hunter w Diablo miał podobnie te mechaniki zrobione, gdzie miał gniew i coś tam. Dobra, zabijmy tego nekromantę. Pam, 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 pam. Teraz zobaczycie tego bossa, no centralnie, kto grał w Diablo, to wie jak wygląda Butcher. I to jest Butcher. Kurde, będzie... Aha, dobra, zaczynam chyba rozumieć. Ja. Co za siusiek zmarznięty. Aha, okej, okay. Ale mam tokeny przynajmniej teraz 3, więc jeszcze z nim trochę dłużej tutaj powalczę. Ale można go zamrażać, to dobra wiadomość. Nie mam willpower. Teraz się zaczyna problem. Jest to trochę willpower naładować. No, chyba ty. O! To miło słyszeć, Kryo. Wiem, nowy komputer kupiła, słyszałem. I bardzo mnie to cieszy. Myślę, że w końcu zacznie jej to chodzić. Kurde. On sobie załącza jakieś kolejne mechaniki, widzę tutaj ten kurwa Deteron. Ja teraz robię hop i się. Dlaczego zawsze tego ostatniego sopla posyłam gdzieś w kosmos? Umieraj! Thou will never believe.
Moja postać się znowu zacięła na dezintegracji, ale przynajmniej mogę sobie wybrać coś. Wow, to było intensywne i... ale satysfakcjonujące, muszę powiedzieć szczerze. A dziękuję, dziękuję. Niekryb, nie wiem jaki. Zapodaj. Co tam ciekawego się... W sumie ona jest taka jak moja, ta Lasencja. O! A nie, bo to jest... Gówno. Otworzę sobie. Tylko żeby zobaczyć, co tu mamy ciekawego. 32 giga Corsarza DDR4. Ryzen, o, miło. Bardzo miło. Zotac RTX 2080 Super. Panowie, to jest konkretny komputer już. I panie. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że będzie zadowolony. A co jeszcze bardziej mnie cieszy, to jest fakt, że ubiłem tego gnoja. Myślę, że to nie tylko po to, Mira, ale trzymajmy się tej wersji, że to po to. Dobra. Z całego tego lutu, który zebrałem, praktycznie nic nie wypadło dla mnie poza katalizatorem. Wait, wróć. Ten pas jest pode mnie. Ale właśnie, w Elgato by mogła zainwestować, ale powiem ci, że Elgato, ale z tym sprzętem myślę, że teraz jej będzie i tak się lepiej streamować, bo nawet jeżeli pójdzie w hardware, w obciążenie hardware'u, to ten komputer i tak wyciągnie dużo, ale zgadzam się, powinna sobie jakąś kartę do streamowania jednak kupić. Tylko, że wiesz, kim ja jestem, żeby mówić ludziom, co mają robić? No kim? Elemental Damage, o, pięknie. W końcu mi wypadł większy gem. No, też mi się wydaje, że z takim sprzętem nie będzie potrzebować chwilowo Elgato. Ja wiem, że ja potrzebowałem jeszcze zanim ulepszyłem komputer, jeszcze kupiłem Elgato, więc teraz w sumie wyszło mi to na korzyść, ale... bo wcześniej bym nie dał rady streamować z moim wcześniejszym procesorem i wcześniejszą kartą. No. A chuj, zostawimy ten katalizator na razie. Co my tu mamy? Mark of Impurity. Ale to jest dla... to jest wszystko dla... to wszystko mam. Ulepszmy sobie swoje czary. Jakby tak spróbować trochę tej integracji wyjebać. Czy coś lepszego tutaj wpadnie? Co dają te rany? Increase healing rate. To mogłoby się przydać. A, czyli to jest takie... nie potrzebuję tego. Natomiast z tym by można było spróbować, jakby to wyłączyć... Nie, znaczy mi brakuje jednego punktu, żeby to miało sens. Dobra, następnym razem. Poziom rozdać. To rozdać, ważne. Co ja tu pakowałem? Spróbujmy dojść do tego tutaj. Ale całkiem dużo mi tego expa wskoczyło. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze cztery punkty, cztery waypointy mi zostały do zakończenia tego pierwszego aktu. Dużo się tu dzieje, widzę. O kurwa. As old as the world itself. Mmm.
przytulnie tu. Mógłbym się zadomowić, tak na stałe. Explore the first floor. I znowu idziemy na jakieś piętra. O! Raz, dwa, trzy. Kto wie, może mi się na tym streamie uda zakończyć to. Najlepiej by było, jakby się udało. Those lights must represent the function of this place. Spellforce, weź. Is this gigantic structure funneling energy? Kusisz. To where? Spellforce? No w sumie Spellforce'a widziałem tylko na streamach. Wyglądało całkiem jak coś, w co mógłbym zagrać. Ja najpierw musiałbym nabyć, bo jeszcze nie posiadam. Natomiast bardzo chętnie bym sobie w nowego Torchlighta, jak już wyjdzie, pograł. Nowy Torchlight ma być MMO, by the way. I zamarłem. I skisłem, i zgniłem, i umarłem. Co oni mi zrobili, że tak odparowałem? A, to są elity. What the fuck? Co to ma być? Jesteście brzydcy i śmierdzicie. Chyba będzie trzeba w jakieś przeżywalność tutaj zainwestować, widzę. Jaki katalizm. Nie, stop, 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 stop. O, śmiej dobrze stało. Już tam byłem. Założę się, że tutaj coś ciekawego będzie. Aha, okej. Okay. Mogłem się pomylić. Mogłem się pomylić do tych ciekawych rzeczy. O, matuch, no. Okej, okay, jeszcze nie mam takiego pełnego tego ekwipunku. Kurde, ja w Spellforce'a grałem w sumie... Więcej grałem w pierwszą część niż w drugą. Wiem, że druga... Pamiętam, że druga była dobra i mam ją gdzieś tam. Kupiłem sobie w jakiejś nawet już złotej edycji, jak była na przecenie. Kolekcja klasyki, czy jak zwał, tak zwał. Ale... W sumie nie ograłem tego aż tak bardzo. Ale generalnie koncept tej gry i połączenie takiej strategii z action RPG-iem było mi bardzo wtedy na rękę. Później. Ja pierdolę. O co tu chodzi? Aha, willpower nie mam. Czyż on mi wysysał willpower? Nie, teraz mnie już nie zabijecie, wal się. Coś mi gnojek wysysał. Życie wysysa. I tormentory nagle z jakiegoś powodu stały się silniejsze. What? Okej. Okay. Bruiser. O, tu jest skrzynka. O, to dla mnie. Nie przeszkadzać, jak się tutaj przebieram, gnojki. Oj, wreszcie mam jakieś te naramienniki, takie bardziej właśnie czarodziejskie. Ale coś ten czarodziej w spodniach mi tutaj nie leży. Powinien, kurde, chodzić z długiej, takiej powłóczki, włóczącej się wręcz za nim szacie. Wtedy by to miało dla mnie sens. Zdychać, zdychać. Niech to się przestanie zacinać, naprawdę.
I too work in the service of preserving. Następny kurde nekromancer jakiś. Guardians. Lokacja wygląda tak też bardzo diabłowo. Ale nas wszyscy postarali się przy tym. Wcześniejsza też była fajna w tych katakumbach, taka wiesz, ze szkieletami, jakimiś łańcuchami, kryptami. Co tu się znowu dzieje? Jakiś lord? Co tu się odpierdala? Widać ewidentnie, że moja postać władowała się w niezłe gówno. Mamy tutaj jakichś starożytnych, jakiegoś demona i całkiem pokaźną ilość nekromantów. Z punktu widzenia historii, z punktu widzenia fabuły też się napracowali. Widać ewidentnie, że to nie jest taki położony chuj, że jakaś tam sobie jest fabuła płytka pod tytułem musisz zabić wszystko, żeby okręcić królestwo, tylko widzę, że jakiś głębszy efekt fabularny w tym. To jest fajne, bo właśnie na przykład w Diablo takim ten wątek fabularny był trochę słaby, szczerze mówiąc. Shit. Oczywiście w Diablo zawsze te wątki były, no, zabić te wszystkich. Generalnie zawsze jest zabić Diablo, nie? Trzy części gry, au. I w każdej z tych części... Epaxy. W każdej z części Diablo generalnym questem jest zabić Diablo. Kurwa, dali mi tarczę, jak pragnę zdrowia, dostałem tarczę na maga. Epicką. Ja pierdolę. Ta gra mi miesza w mózgu. Coś, gdzieś, ktoś. Tak. To lepsze. Kapkę. Witam z powrotem. Przegapiłeś ciastko, jak walczyłem z czymś, co było zerżniętym z Diablo 3 klonem Butchera. O kurwa. Koniecznie. To cię ciepło go puścił. Bo wiesz, Mirabelka, on lubi świetle księżyca. Ale nie jest. Chyba, że ja nie najpierw. Weź chleb dla kaczy. O, albo dla wiewiórek, orzeszki dla wiewiórek. Ej, ale mam pytanie, ciastek, skąd wiesz, że sowy są pakistańskie? Proszę cię, wytłumacz mi to. Skąd wiesz? W jaki sposób doszedłeś do tego, że sowy są z Pakistanu? Not to die, you are to fulfill your function in service of the sleeper. Only one left to convert. Kurwa jest. No zajebiście, dzień dobry. Czy wy to widzicie? Wiecie co? Tu jest bardzo wysokie natężenie bossów w tych zasranych ruinach, stwierdzam. Tu za dużo jak na moje nerwy. Ale sobie wjeżdża po prostu jakby.
czy ten mechaniczny machujewca przestanie we mnie wjeżdżać, tak sobie, pociesznie. Co to było? Co to było? Matko! Boże, czy ty to widzisz? Kurwa, tocz się, tocz się! Chyba umarł. Słabo mnie słychać. Albo wiesz, mikrofon bliżej ryja. Wtedy będzie lepiej. Ej, no, widzisz. Kazałeś mi ostatnio przygłośnić, kurde, muzykę. To przygłośniłem. Znaczy, dobra, będę szczery, przygłośniłem wszystko. Tia. Dobrej nocy w takim razie. Trzymaj się, Mira. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zrobimy master volume 70 może? Może ambience też zostawimy trochę większe. Tak. Myślę, że tak będzie lepiej. Idźmy dalej. No, powiem ci, że się postarali. Im więcej lokacji w tej grze zwiedzam, im więcej tutaj widzę, tym bardziej to doceniam. Ta lokacja, w której byłem przedtem, zanim wszedłem tutaj, to były takie katakumby / lochy. Były naprawdę bardzo dobrze zrobione. Szkielety na podłodze i w ogóle, kurde, ten klimat tego pyłu, brudu i starożytności był tam jak naprawdę w punkt. No, no to super. W końcu się udało coś ustawić dobrze. Okej. Cześć, chłopaki. Ale. Że jedni wrogowie są tacy naprawdę twardzi i ciężko ich zajebać. O nie, tylko nie oni. To było nad wyraz proste. Podejrzanie proste wręcz. Rozumiem, czyli on jak zejdzie mu życie do zera, to się rozkłada, rozdupca się jak maluch na światłach i regeneruje sobie część życia. Okej. Okay. Zaczynam kumać, jak działają ci nowi wrogowie. Ale Tormentor wciąż działa tak samo i jest tak samo denerwujący. Przydałaby mi się większa mikstura willpower. Naprawdę nie pogardziłbym. W sumie jak będę w mieście, mogę rzucić okiem na to, co ma do sprzedania ten mój neptyk. Może coś ma akurat ciekawego. O kurde, elo. Hej, poziom. Pyk. Może w to Ferocity też by można było wziąć więcej, żeby to jednak robiło jakiś damage. Ale damage over time is the, to mi znacznie zwiększy przeżywalność teraz. To się na pewno przyda. Kurde, mi tu wjeżdżają od razu na dzień dobry. Pieprzyć to. Medium. Health potion. I tak oto dotarliśmy do zajebanego ekwipunku.
Masakra, znowu nic mi ciekawego nie wypadło. Znaczy wypadła mi tarcza unikalna, która jest mi potrzebna jak zającowi dzwonek. Rogue, rogue. Kurde, mojego łotrzyka to bym tu ubrał. Tymi itemami, co wypadają. Offensive, sacred damage. Nie potrzebuję. Ale gema potrzebuję. Gem się nada. Czy ty masz neptyku jakieś? Nie, wciąż ma medium. Szkoda. Tą tarczę w sumie też tu złożę na razie. To można sprzedać. I... jakieś nowe czary? Please? Nie? Nic już nowego nie zobaczymy? To może być dobre. Gradually increase damage over time while channeling. To rzeczy same jest dobre. Grant a second beam. Co? What? Aha. I patrzcie, jaka ciekawa mechanika. Jak trzymam tak mniej więcej, to wygląda, jakby była jedna. Im bardziej zbliżam to do swojej postaci, tym się rozdwaja. O jakie jaja. Kurwa, bierę. Bierę w ciemno. Yuffie. Nie no, to teraz będzie nagły atak spawacza. Pięknie jest. Fajnie, fajnie. Dźwięki usłyszał, kurde, nagły atak spawacza od razu wpada. Chyba zdewastowałem trochę otoczenie. Więcej się już nie da. Ale powiem ci, że tak się zdarza czasami. To znaczy, ostatnio muszę powiedzieć szczerze, że nie mam nastroju na drzemki, ale bywało tak, że faktycznie człowiek sobie coś zaplanował, a tu potem budził się, a tu teleekspres. Zwłaszcza po jedzeniu. Elektryczne nożyce. O. Dużo was tu. Idzie jeszcze jeden bosik, widzę, pseudo-bosik w zasadzie. Ale ja się muszę stąd, o właśnie, miałem powiedzieć, wypierdolić. Kolejne mechaniczne dziadostwo. I to tym razem ten jest elitarny, więc nie będzie już prosto. A ja nie mam willpower. Okej. Kilku padło, ale duży jeszcze wciąż. Próbuję mnie tu uwalić. Zamarzł? No, prawie zamarzł. Makabra. No, taka opcja też chodzi w grę. Wal się, zostaw mnie. Nie? Okay.
Jak on wjeżdża, kurde, tym atakiem, tą szarżą. Dobra, koniec tego. Nie powiem, bo ciekawe są te minibossy tutaj. Właściwie to nawet nie jest miniboss, to była zwykła elita, ale to już druga taka. I muszę powiedzieć, że są paskudne. Ale fajnie się z tym walczy ostatecznie. I oczywiście, że nic nie wypada. No. Ups, 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 ups. Tormentory widzę, wracają do łask. Bandana dla łotrzyka, no bo po chuj miałaby wylecieć na przykład, kurde, dla mnie jakaś szata. Okay. Trochę tutaj widzę, że dziadostwa rozpoczyna. Generalnie nie narzekam, bo widzę jak X szybko zapierdala przy czymś takim. To może być coś dla mnie. Chuja. Heavy. Zbroja płytowa. Widzę ornamented, myślałem sobie, ej, będzie coś z tego. Jakiś krótkowzroczny byłem. Not enough willpower. Okej. Wygląda, że się kręcę w kółko. Ale chyba wiem, gdzie popełniłem błąd. Tutaj trzeba było iść w prawo. Okej. Mam nadzieję, że to tutaj. Zasadniczo dungeony są projektowane tak, że ciężko jest się zgubić. Ale jest to możliwe. Zazwyczaj jest jeden, może dwa kierunki faktyczne. Skurwiel. Hard steel pauldron, no mam, to... To już ewidentnie widać, że gra po prostu ma mnie w dupie. Jeszcze jedna elita, aha. Nie, a w sumie może być. Jest następny poziom. No panie. Milordzie. No ten. To już takie portalowe to trochę. Czyżby to był już ostatni? Przedostatni. No dobra. Ale patrzcie, są schody i zaraz następne schody. A to mi wygląda jak na, jak arena z bossem. To wygląda tak bardzo jak arena z bossem. Or maybe the one too busy to care. Did I forget any?
Hear the sad truth, Mizion. None of them are coming. O, mam. You are. Skończcie gadać. Zacznijcie bić. With pleasure. But first, I must have a little chat with my future host. Come closer, Vessel. Vessel. Chyba ty pedale. A familiar face. Have we met? We did. You and I had an argument on that cliff. Alas, your friend intervened. How is Val? You're the demon? Leave while you can, mortal. Yudai's powers are beyond you and I. Okay. I fled once. This time I will do what I must. Okay. What do you want from me? If you thought you had any importance in all of this, then I am sorry to disappoint. You are nothing but an entertaining speck. Ja ci zrobię entertaining speck, to się zestrasz. Generalnie reklamy Fortnite'a nie tylko na Twitch denerwują. Okej, okay, widzę, że pandemon z pandemonium. Prawie mu nic nie zadałem, okej, okay, on natomiast... Fajnie, fajnie. Ej, jak ja niby mam z tym walczyć? Czy was posrało? Ja sobie tak teraz będzie tutaj spawał. O man, nie będzie łatwo go zabić. To znaczy anihilacją bym go myślę ściągnął dosyć łatwo, ale... Musiałbym mi dać szansę. Au, 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 au. Boli. Coś mi tutaj... A może ja nie chcę? Płoń, chrabąszczu, płoń. Co za flet. Znowu z tymi swoimi zasranymi. Trzeba pounikać trochę tego. Walki z bossami są tak skonstruowane, że nie można na pałę tego robić. To widać ewidentnie, że czasami trzeba po prostu pobiegać i się pokręcić. A tu spieprzyłem. Chociaż... Nie, moja postać nie umie szybciej biegać. I prawdę mówiąc, zaczyna mi to działać na nerwy, bo... Rusza się jak muchy w smole. Mam wprawdzie te... uniki, ale czasami bez staminy, jak nie mam staminy. Stamina to są te zielone kropki tam nad moim, tym pomarańczowym paskiem Rage'u. No ale jak tego nie mam... Co się stało? O kurwa. Nową mechanikę sobie go odpalił. Tu zaczął jakiś lód stawiać. No fajnie. Wiecie co? Zacięcia to ja mu nie mogę odmówić. Zginę.
Albo i nie. To on zginie. Yeah. I made it. I banished a demon on my own. Ha. My powers are growing. And I still don't know what's causing them. Large willpower potion. Is meant to be contained within a mortal shell. Unless, yes, I feel your potential. Something has unlocked it. Okay. Coś mnie odblokowało? My kind were created by the primordials to protect their structures. Jakieś golemy ochronne, okej. Without their guidance, we grew weak. I realize now that our failure was inevitable. What do you know about this cult? They are part of an the Abatu? That doesn't sound good. Kiedyś może zbadam ten lore dokładnie, ale nie tym razem. Ale kadstenkę zobaczyć. Zobaczmy. Tam fajne rzeczy się dzieją. Czyli tak generalnie tutaj to nie jest sam świat magii i miecza. Są pistolety, jest broń palna i są też technologie tego typu. A tu mamy, kurwa, generator jądrowy. Bo tak. Tak. W Czarnobylu też myśleli, że im się uda. Earthquakes are nothing but energy bursts from the core as it crosses power thresholds. What will they do with it? To raczej coś mocniejszego w rzeczy samej. Okay, one problem at a time. First, saving Stormfall. How do I stop Ananki's core? Ananki, dobrze, nie Anakin. Mizzioth, how do I stop the bloody core? No i się rozsypał. To się zawsze dzieje wtedy, kiedy coś ważnego muszę mi przekazać. Wow. I must get to the core and stop this now. W końcu coś ciekawego zaczyna wypadać. Pokażcie mi to. Wow, jaki czepek. Banishing Yudai didn't stop the haunting of this place. To w jaki sposób mam to niby podtrzymać? Wrogowie zaczynają co nieco rosnąć w siłę tutaj. Wyglądam jak Magneto. Zajebiście trafne porównanie. W rzeczy samej gość wygląda jak Magneto. A ci idą na kolonie? Czy o co tu chodzi? Na pielgrzymkę? Wężykiem? Oho. Błędy zostały popełnione, ale level wpadł. Moje zapatrywania są takie, że Anthem Niedźwiedziu tak zdenerwowało ostatnio, jak próbowałem dać z chlebem i z ciastkiem, że powiedziałem, że pierdolę Anthem, przynajmniej na razie. Chociaż nie wiem, może wciąż mam na dysku, więc... Może wypróbuję, może zobaczę ten nowy content. Ale nawet dzisiaj oglądałem nie tylko ten filmik, który wrzuciłem, ten, który Yongye nagrał, ale też parę innych artykułów czytałem, że widać ewidentnie, że kładą chuja na to Anthem już totalnie. Więc nie wiem, nie jestem pewien. No, wpadnę, może zobaczę, co to jest, ale straciłem cały zapał do tej gry. Znowu maszynka do mielenia mięsa.
aha, aha, okej. Mamo. Mom, pick me up, I'm scared. Czy ja się właśnie centralnie wteleportowałem w to gówno? Tak właśnie zrobiłem, tak właśnie było. Czyli wywalanie serwera na freeplayu wciąż jest, że tak powiem, obecne. To mnie strasznie denerwowało. Bajor znowu miało zrobić grę sieciową, a nawet MMO i zrobiło singla. No cóż ci mogę powiedzieć, generalnie zgadzam się z tym, co mówisz. To jest przerażające. To jest przerażające i uwłaczające czci, kurde, gracza. A tam co znowu się dzieje? W tym, kurwa, brąksie z zwanym pistolem. Wow, 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 już zaczyna robić troszkę gorąco. Matko, skąd to przyszło wszystko? Znaczy zasadniczo darmowym expem nie pogardzę, ale... A, ten gnojek wstrzesza. Problem jest taki, że za ożywieńców, jak praktycznie w każdej grze action RPG, za ożywieńców nie ma expa, bo... Oczywiście devi rozumieją, że gracze rozumieją i jakby się za ożywieńców dostawało expa, to ktoś po prostu farmiłby tych nekromantów i siedział tutaj i czekał, że niby wskrzeszali więcej mięsa. To mi się podoba. To biorę. Jak nie mam? Dobra, wchodzimy do rdzenia. Chyba wchodzimy do rdzenia. Wchodzimy do rdzenia. Zobaczmy, z czym przyjdzie nam się zmierzyć tym razem. Bo przecież za mało bossów się tutaj już wjebało na mnie, tylko przydałby się następny jeszcze jakiś. Dobry. O, nie. Edric? Edric? Is that you? What the hell are you doing here? So glad to see a familiar face. You won't believe what's been happening. Fancy armor. Why the promotion? Malus caught up with the fugitive Valeria. Okay. Grand Inquisitor Hemlock named me Justicar after the report of Malus's death. Edric, how did you know I was here? What do you want? You really think your whereabouts would not have been tracked? So you know of your deal here with the merchant prince, as well as your plan to find Valeria and her new allies. Edric, don't do this. You betrayed the Grand Inquisitor's trust. Teraz jeszcze mój przyjaciel now będzie próbował mnie z... Justicar of the Republic, I'm tasked to bring you back. Listen to me. There is no time for this. What the hell do you think I'm doing here? We have to stop this cult now. You will have the opportunity to explain yourself at your trial. Drop your weapon now, traitor. How can you do this? Oh, don't yeah make me force you to comply. Stand down. Yes, Valeria. I can't surrender, brother. And I won't. There is too much at stake here. So be it. Ta platforma nie będzie zbyt dobrą areną do walki. Ale ta
Już jak najbardziej. Dzień dobry. O Boże, z Edrikiem na po kurwa. Do not force my hand. I won't hold back, brother. What? Please, was that? For the last time, I beg you to stop this madness. Okay, jest mały problem, bo ta platforma jest zbugowana. Murder of your own people, consulting with the occult and conspiring with enemies. Moja postać, że tak powiem, lata sama po tym gównie. Chyba że to siła odśrodkowa mnie wyrzuca, czy jakoś tak to sobie wymyślili. To jest zabawne, muszę wam powiedzieć, to jest surfowanie, kurwa, z jednej do strony na drugą. Co do kurwy, weźcie to, wyłączcie. Edric. Betraying your own father was the last straw. Okej. What? No nieźle. Zdjął mnie, jakby mnie w ogóle nie było. Fucking hell. No dobra, dobiegniemy tam jeszcze raz. Kurwa. No, coś mi się wydaje, że... Ale coś mi się wydaje, że chyba ten encounter jest zbugowany. Dobra, nie będziemy się przepierdalać tutaj przez to wszystko, bo i tak do levela mam jeszcze daleko. Chociaż z drugiej strony. Trochę XP nie zawadzi. Aj, 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 aj. Może jednak zawadziło. Trzeba było się przebić. Wiecie co, pany, pieprzyć was. Na szczęście to nie jest tak daleko. Pomijamy cutscenkę i spróbujmy jeszcze raz. Może teraz już... O, teraz już nie jest zbugowany i się tak nie ślizgam. Do not force my hand. I won't hold back, brother. Please, for the last time, I beg you to stop this madness. You stand accused of desertion, murder of your own people, consorting with the occult and conspiring with enemies of the Republic. Te jego strzały z zatarczy są bardzo, że tak powiem, mocne. I to też jest mocne. Jeszcze widzę, że mechanika nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Kurwa, o kurwa, tu się zaczęli pojawiać ci asasyni. Oj. Bardzo niedobrze.
Teleportacja. Muszę powiedzieć szczerze, że nie wygląda to za dobrze. Ten asasyn musi umrzeć. Czy jemu zostało jeszcze jakieś życie? Wow. Edric, come back to your senses. I've always been loyal to you. You were my family with Valeria. You could have just left these lands as was requested of you. But you just had to save her, didn't you? She is our sister. But you... I'm not sure what you are now. O, ale mu pocisnął. Reckoning. Reckoning. Aha, no oczywiście, no druga faza, no kurwa, czy ja... Czego ja oczekiwałem? No... Widzę, że podłoga się zaczyna tutaj pierdolić. Czajs, komandę. His judgment was final. Muszę powiedzieć, że ten atak ma potężny dosyć. Aż mi się dźwięk wyłączył na chwilę. Kurwa. Uciekaj. No jasne, że... Czy ja się właśnie... Wtulikałem w tą. Nie przeżyję, nie ma takiej opcji. Chyba, że jakimś cudem absolutnym. Chociaż jeszcze żyję. Oczywiście, że tak, you forced me, brother. I loved you. Bracie, kochałem cię jak brata. I will break your skull asunder! Czy on ma trzecią fazę? Stand up, girl! Oczywiście, że ma trzecią fazę. Co? Powiem wam, że z bossami to tutaj się nie pierdolę, nie? Jakbym był na rajdzie w WoWie. Bitch, this isn't even my final form. Aha.
After I'm done with you, I will rip out Valerian's spine. Nie wiem, ale powiem ci, że wcale się nie zdziwię, jak na przykład w następnej fazie zamieni się kurwa w pociąg, w Thomas Steam Engine i odleci. A ja już naprawdę nie mam życia. O właśnie, mam jeszcze jeden tylko token, żeby wstać. Więc albo go teraz zabiję, albo umrę. Raczej z nastawieniem na to długie. Ta faza jest przesrana, absolutnie. Wow. Czy ta gra nie jest tak niedojebana, że każe ci zagranie specyficzną custom buildem? Generalnie tak i nie. Zaczynasz grę i to masz tam wybór, powiedzmy, łotrzyk, jakiś tam warrior i wizard, ale to jak rozwijasz postać, to ten początek to jest tylko po to, żeby ci dać miecz, staff albo sztylet czy coś takiego, albo łuk. Ale to jak rozwijasz postać, to jest bardziej na zasadzie Path of Exile, jak widać. Więc możesz iść w jakąkolwiek specjalizację chcesz tak naprawdę. Jeszcze nie jestem pewien, jak to wygląda z balansem. Też trzeba brać na poprawkę to, że to jest Early Access. Więc nie jestem pewien. Jeszcze. Na razie tym moim Warlockiem doszedłem tu, gdzie doszedłem. Ale jestem całkiem blisko i gram też Rangerem i się staram właśnie nadgonić i zobaczymy, którą klasą mi pójdzie szybciej, lepiej. Szczerze mówiąc nie wiem teraz, nie wiem czy nie będę tutaj musiał doexpić trochę zanim pójdę na tego bossa, bo nie. Bo mnie teraz rozjechał tak jakby nie istniał. Znaczy, żeby być fair, doszedłem do trzeciej fazy. Ale jeżeli tak to mają wyglądać walki z bossami, to ja pierdolę. Chociaż pamiętam, że zanim jeszcze tutaj wyszło to, co mamy tutaj teraz, co teraz oglądamy i co teraz gram, był taki inny pierwszy akt, taka powiedzmy ten pierwszy szlif tego, gdzie na końcu, może nie na końcu, ale był taki boss, był taki król, jakby coś ala król szkieletów w Diablo, taki wielki szkieletor, który przyzywał sobie i wskrzeszał nieumarłych. I pamiętam, że tam był festiwal padania, tam był White Fest na tym. Dopiero naprawdę za którymś razem przysiadłem i udało mi się go rozjebać, ale nie było to proste. Ale tu widzę, Edric ma kurwa przynajmniej 3 fazy, a jeszcze chuj wie ile się mu odpali później. Czyli tak, załatwiam go w pierwszej fazie, odpala sobie drugą fazę, odpala sobie trzecią fazę i starym się nie zdziwi, jak zaraz będzie czwarta i jeszcze sobie włączy jakieś kurde dodatkowych przydupasów, żeby chodzili i bili. Chuj. No dobra, ostatnia próba. Jak mi się teraz nie uda go zabić, to trzeba będzie to zostawić następny raz. Ale no to, widzisz, to jest problem z action RPG. Bardzo ciężko jest grę tego typu zbalansować, tak naprawdę. Bo któraś klasa zawsze będzie OP w stosunku do innych. Oczywiście, jak masz takie sytuacje jak w PoE, gdzie faktycznie duelizm jest przejebanie, widać, że jest OP as fuck, no to owszem, takie rzeczy trzeba łatać na bieżąco i balansować, ale... Enemies of the Republic. Co ja kurwa w Gwiezdnych Wojnach jestem nagle? Betraying your own father was the last straw.
Ja tam nikogo nie zdradziłem, kurczę. Ale willpower się skończyło. Teraz ja cię zniszczę, chłopczyku. Ty umierasz najpierw. Surrender now. This is pointless. This is pointless. Znowu idzie starczą na mnie. Dawaj drugą fazę gnoju. Edric, come back to your senses. I've always been loyal to you. Okej. Dobry. I tak. Te pociski to byś sobie już mógł darować. Ale powiem wam, że na zamrażanie jest no jego odporny. Wiesz co, szybciej mi teraz idzie, bo już znam mechaniki. I zobaczymy, może trzecią fazę mi się nawet uda przejść. Ale nie chcę się nastrajać na razie, że to różnie może być. My judgment is final. Widzę, że to jest kwestia opanowania mechanik w zasadzie. Przeklikuje mi się na drugi ekran przypadkiem czasami. No one forced you. Faza trzecia. No teraz będzie śmiesznie, nie? Fight me! Fight me! Wściek. Kurwa. W sumie mogłem w tym zostać. Ale nie, wydaje mi się, że nie przeleczę tego tym skillem. Tylko obrazem. Threshold jest po prostu za duży. Niemiłosierne ma to obrażenie. I tu zaczyna się problem, bo ja nie przeżyję tej fazy. Ale mam 3 tokeny, więc może się uda. Tym razem przebić. Aha, mam 2 tokeny. Słuchajcie, faktycznie się wściekł. Kurwa, zabij mu kota ciastek, jakbyś ty widział, z czym ja się tutaj mierzę. To jest już trzecia faza tego bossa. Trzecia pierwsza faza. Może to się da przeleczyć, może sobie po prostu stanę w tym. Przeżyłem. Przynajmniej chwilowo. Pół życia mu zostało. Nie. Znowu to zaczyna.
Poczekam, aż skończę tą fazę i wyjdę tą ostatnią falę i teraz się wskrzeszę. Ale to już jest moja ostatnia szansa w tej rozgrywce. Za dużo ich jest, za dużo tych przydupasów sobie ładuję na jak. Znowu się zaczynam. Zobaczymy, może to przeżyję tutaj. Nie, nie przeżyję. No dobra. Nie, bo coś mi się wydaje, że... Żeby położyć tego bossa, będę musiał trochę podkoksać jeszcze postać. Jestem na poziomie... 18. Spróbuję dobić do 20. I się zmierzymy z tym następnym razem. Tak myślę. Ale na dzień dzisiejszy to już chyba będziemy musieli skończyć, bo już czas minął. Sorry. Dobra, dzisiaj się z wami pożegnam już. Dzięki, że wpadliście, dzięki, że mnie pooglądaliście. Akurat właśnie trafiłeś na koniec. Sorry. Ale... Tak myślę, że też będzie git, jak się trochę podekspi jeszcze tą postać, także następnym razem myślę, że już złożymy Edryka, choćby skały srały. Więc dzięki, że wpadliście dzisiaj, nie wiem jak będzie wyglądać moje streamowanie na ten tydzień, w weekend na pewno odpadam ze wszystkim, ale zobaczymy, może we czwartek się uda. Także dzięki za wszystko, miło było, życzę wam dobrego, miłego wieczoru i zapraszamy jutro do Lorda Ciacho na Star Citizena, a póki co trzymajcie się i... jak to się mówi, z Odynem. Cześć.